mi tam kilka refleksji na temat uczynków i jak osiągnąć życie wieczne. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wiers 25. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? No, porównajmy sobie odpowiedź Chrystusa kontra odpowiedź pastora Chojeckiego i wielu protestantów. Wierzyć! Sama wiara, wierzyć, Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie, wierzysz i już na wieki wieków, amen. Wszystkie inne plusy są pogańskie, uczynki, wytrwania i tam tak dalej. Odpowiedź pastora Chojeckiego, protestantów. Odpowiedź Jezusa. Co jest napisane w prawie, jak czytasz? Odnosi się do prawa? No coś nie bardzo. On rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swojego bliźniego jak siebie samego. Co Jezus mu odrzekł? No, wierz i już masz życie wieczne. No nie, odrzekł mu: to czyń, a będziesz żył. Jest pewna różnica w odpowiedziach na temat, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Czy Jezus mu mówi: zawołaj do mnie, Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie? Nie ma formułki, panie pastorze, na otwarte pytanie do mistrza, do samego Boga: co mam robić, by osiągnąć życie wieczne? A Jezus go sprowadza do gdzie? Do prawa, które Pan neguje. Nie przez zachowywanie prawa. Co jest napisane w prawie? No to i to. Dobrześ powiedział, to czyń, będziesz zbawiony. Kto jest moim bliźnim? Jezus mu odpowiada przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie i kończy: idź i ty czyń podobnie. Panie pastorze, jak to się ma Pana odpowiedź z odpowiedzią Chrystusa? Albo odpowiedź Chrystusa z tym, co Pan głosi? Żadnych plusów. Wiara, czy sama wiara, sama łaska. Żadnych plus. Wiara plus jest pogańska. Idź i czyń podobnie. Miłuj Boga, miłuj bliźniego. Idź i ty czyń podobnie. Pomagaj biednym. Nie przez prawo, nie. To jest diabelstwo pogańskie. Rzućmy sobie jeszcze okiem na list do Rzymian, rozdział 13, werset 8. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Zbawienie przez wypełnienie prawa? Coś tu nie gra. Jezus odsyła do prawa. Co czytasz w prawie? No to i to. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. No to to czym będziesz żył? Święty Paweł mówi, że miłość jest doskonałe wypełnieniem prawa i wymienia tu przykazania i mówi i wszystkie inne, nie? Miłość jest doskonałe wypełnieniem prawa. Czyli miłując, zachowujemy prawo. Prawo Chrystusowe. Czy gdzieś tu jest mowa o Chrystusie, o formułce? Nie. Zatem rozważmy sobie jeszcze to, co mówi Jezus. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Daliście mi jeść, opis sądu ostatecznego. Daliście mi jeść pić, daliście mi to, przyodzialiście mnie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego i weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam przed założeniem świata. Nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie daliście mi odzienia. Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny. Rozumiecie teraz, dlaczego Chrystus powiedział: idź i ty czyń podobnie, przepowiadając
przypowiesz o miłosiernym Samarytaninie, aby spełniać dobre uczynki, uczynki miłosierdzia, bądźcie miłosierni, bo będzie nas sądził właśnie z miłości. Koryntian 2, 5, 10. Każdy z nas musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa i zdać sprawę ze swojej i zdać sprawę, tak? I odbierze zapłatę. Zapłatę, nie prezent. Trzeba sobie zasłużyć. Jeżeli, jak pastor Chojecki tam próbuje wciskać, że to jest prezent, no to tu święty Paweł się pomylił, pisząc o zapłacie. No chyba, że to jest taka zapłata, że jednak to jest taka zapłata za darmo. Taka właśnie może trzynastka, nie? Tak, to się trzynasta premia, no może tak. No, można kombinować, ale święty Paweł się pomylił, albo pan się myli, panie pastorze. Zapłatę za 5 centymetrów wiary, za uczynki dobre lub złe dokonane w ciele. Rzućmy sobie jeszcze okiem, jak już jesteśmy przy Rzymian, na 2:6-8. To tak na zakończenie, żeby nie przedłużać. Rozdział 2, wers 6. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienie się sprawiedliwości do sądu Boga. 6. Który odda każdemu według wiary? Nie, według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość, czyli nie tylko trzeba pełnić dobre uczynki, ale trzeba trwać przez wytrwałość w dobrych uczynkach, szukają chwały, czci i nieśmiertelności. Życie wieczne. Jaką tu święty Paweł wskazuje drogę do życia wiecznego i nieśmiertelności i do czci? Przez wytrwałość w czynieniu dobrych uczynków. Czy jest to w harmonii z tym, co mówi Jezus w Łukaszu 10 rozdziale, dając odpowiedź uczonemu? Zachowuj prawo, miłość i to czyń, będziesz zbawiony. Idź i czyń podobnie, kończąc przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I święty Paweł zrozumiał tą koncepcję. Mówi, wytrwałość w czynieniu dobra. Chrystus powiedział, nakazał, idź i ty czyń podobnie. To jest też do mnie, to jest też dla Pana i dla wszystkich was, drodzy członkowie KNP i protestanci w ogóle. Jest to nakaz Chrystusa, dany jemu, ale też każdemu z nas. W 15 rozdziale świętego Jana napisał, jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli zachowujecie, co wam nakazałem. Czyli spełnianie przykazań, spełnianie nakazów Chrystusa jest warunkiem przyjaźni, jest warunkiem trwania w Chrystusie. Jeżeli ktoś trwa we mnie, nie przynosi owocu, będzie pyk, odcięty. Utracalność zbawienia? No tak, jeżeli nie wydajesz owoców, pyk, zbawiony. Tracisz zbawienie, a jesteś w Chrystusie. No chyba, że Chrystus tutaj mówi o takim, który fałszywie trwa. Nie. Jezu, to jest osąd Jezusa. Jeżeli ktoś trwa we mnie, czyli jest we mnie i przynosi owoców, wypadł. A co to są owoce? Zachowywanie przykazań. Spełnianie tego, co On nam powiedział. Co powiedział? Idź i ty czyń podobnie, czyli pomagaj biednym. I z tego nas będzie sądził. No i teraz koncepcja pastora Chojeckiego, że wersety trudne trzeba interpretować w świetle wersetów jasnych. Czyli pewnie by tutaj wziął Efezjan 2:8-9, że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. No i tu jest tak, a Jezus mówi, że trzeba zachowywać prawo. Prawo miłości, a prawo miłości jest zachowywaniem, jak czytaliśmy, te Rzymiany wszystkiego. Prawa, całego prawa, nie pożądaj, nie, i tak dalej, i tak dalej. No, 13 rozdział. No i kto ma rację? Panie pastorze. Kto ma rację? Efezjan 2:8-9. Proszę, przeczytajcie sobie od 1 do 10. W 10 wersecie napisacie, że Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie do pełnienia dobrych uczynków, które nam z góry przygotował, byśmy je pełnili. Tu już się kompletnie łamie mityczna herezja protestancka, tylko wiara. I to, co pastor Pochojecki podkreśla, wiara plus to pogaństwo katolickie i tam mormońskie i Jehowych.
tylko wiara. No to proszę bardzo. Bóg powołuje nas do pełnienia dobrych uczynków, więc głosząc tylko wiarę, neguje się cel, dla którego Bóg w Chrystusie stwarza nas do pełnienia dobrych uczynków, czyli występuje się przeciwko woli Boga, którego jest, byśmy pełnili dobre uczynki, z których później będziemy rozliczani. Będzie nas Pan Bóg rozliczał z uczynków, w których, jak pisze Święty Paweł 2:6-8, mamy trwać w pełnieniu dobrych uczynków. Trwać przez wytrwałość w pełnieniu dobrych uczynków. To przeklęte słowo, panie pastorze, prześladuje pana od Ewangelii. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, przez wszystkie listy niemalże. A pan je tak namiętnie neguje, a ono się powtarza wiele razy. Trwać, trwać w pełnieniu dobrych uczynków. Wytrwać w łasce. Wytrwać w Chrystusie. Więc, panie pastorze, zamiast mitologizować, że łaska jest, że zbawienie jest za darmo i że nie trzeba żadnych uczynków i że nie trzeba nic zrobić, bo już na wieki wieków amen mamy zaklepane, to niech pan zacznie myśleć w kategoriach warunkowości, zależności, jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli spełniamy dobre uczynki. No chyba, że tutaj tą koncepcję, którą przedstawiłem, czytając Pismo Święte, jest błędna. To już ocencie wy. Odpowiedź Chrystusa, co mamy czynić, by zachować życie wieczne? 10 rozdział Łukasza z odpowiedzią pastora Chojeckiego. Tylko wiara, wiara plus jest pogańska, czy miłość bliźniego, zachowywanie prawa. Prawa miłości, które jest doskonałe wypełnienie. Prawo miłości, które, jak myśmy czytali w 13 rozdziale, właśnie, przez to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czyli przez wypełnienie prawa. Prawa miłości. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli wypełniacie to, co wam przekazałem. No. Podważacie to, więc podważacie warunek bycia przyjacielem Chrystusa, bo mówicie sama wiara, a Chrystus mówi zachowujcie to, co wam powiedziałem. Wy mówicie, że to nie jest konieczne, jakieś zachowania, wytrwałości, to śmo, siam, to i wam to. No to podważacie warunek bycia przyjacielem Boga. No, ocencie to sami. Ja nie przedłużam, pewnie do tego, do tych kwestii będziemy wracać raz po raz, tylko tak sygnalizuję. Jezus kontra pastor.